jakby kontynuując ten temat tak naprawdę, co też mówił Artur, tak? Że jak jest też słowo od Boga. Ja rozmyślałam o tym w tym tygodniu. O tym, że często jest tak, że mamy jakieś słowo od Boga, przynosimy do Boga jakiś problem, jakąś trudną sytuację, albo czasami też i radosną, tak? Albo to, jak zrobić kolejny krok. I mamy jakieś słowo od Boga, tylko często bywa tak, że ludzie na tym słowie tak naprawdę nie stają, nie dotrzymują jakby go. Rozmyślałam o tym, co kiedyś do mnie powiedział Bóg w kwestii mojego męża, gdy mój mąż mi powiedział o tym, że mnie zdradził. Powiedział mi to wtedy, gdy już byliśmy ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. A jednak mnie to w jakiś sposób zabolało. I ja przyszłam z tym do Boga. Zdradził mnie zanim byliśmy narodzeni, tak? Ale powiedział mi to później. Przyszłam z tym do Boga i mówię, Boże, mówię, jednak mnie to boli, tak? Daj mi jakieś słowo, daj mi jakąś radę, pomóż mi z tym. I Bóg do mnie powiedział, on jest nowym człowiekiem, musisz go traktować jako nowego człowieka, nowe narodzenie, tak? To jest coś, co będzie działało na twój ból. Ja powiedziałam, dobrze, zgodziłam się z tym słowem i ból odszedł. Bardzo szybciutko, ale następnego dnia, gdy pojechałam dalej z domu, wróciły te uczucia i ja zaczęłam się zastanawiać. I podeszłam do Boga i mówię, Boże, daj mi coś jeszcze, bo te słowo, które mi dałeś, to chyba nie działa, ono mnie boli. Boli mnie nadal, tak? A Bóg do mnie powiedział tak, mówi, nie mam dla siebie nic więcej. Dałem ci słowo, stań na tym słowie, które ci dałem i ono będzie działać. Dotrzymaj swojej części, tak? Ja ci dałem słowo. Pamiętam, kiedyś usłyszałam, jak kobieta, która jest prorokiem, jakimś międzynarodowym stawiennikiem, powiedziała, że przyszedł do niej człowiek. Ona się o niego pomodliła i uwolniła do niego proroctwo. I on się zgodził z tym proroctwem i poszedł, powiedział, że tak zrobi. Po czym przyszedł do niej po pół roku i powiedział, że coś tam nie działa, nie wie, jak do końca to zrobić, żeby dała mu jeszcze jakieś słowo. I ona do niego powiedziała, czego ode mnie chcesz? Chcesz proroctwa do wykonania proroctwa? Co zrobiłeś z tamtym słowem? Wykonałeś je? On powiedział, że nie, tak? Więc ona powiedziała, wykonaj te słowo, jeżeli chcesz widzieć kolejne rzeczy, tak? W ogóle ja rozumiem to, że Bóg to jest w ogóle człowiek. To nie jest człowiek, tak? To nie jest tak, że On nie dotrzyma swojego słowa. Bo Bóg to nie człowiek, żeby powiedział, a nie dotrzymał słowa. Często jest tak, że Bóg daje słowo, ale człowiek go nie dotrzymuje. I w takich różnych trudnych momentach naszego życia, czy w takich, gdy przychodzimy do Boga, musimy patrzeć na to, czy gdy dostaliśmy słowo od Boga, to czy my dotrzymaliśmy swojej części. Bo Bóg daje nam słowo, my musimy uwolnić w nie wiarę. Ja uwolniłam wtedy swoją wiarę w to, co powiedział do mnie Bóg, w te nowe narodzenie. Powiedziałam, że się będę tego trzymać. A Bóg mi też powiedział, nie mam nic więcej, jeżeli nie wykonasz tego słowa. I bardzo często musimy się przyjrzeć w różnych momentach naszego życia. Czy my dotrzymujemy swojej części? Bo Bóg dał nam słowo, tak? I On dotrzyma słowa. Ale teraz my musimy dotrzymać swojej części, wykonać to słowo, które dał nam Bóg, uwolnić wiarę, wykonać krok, czy stanąć na tym. Bo często, gdy wykonamy to, dopiero będziemy widzieć kolejną rzecz. I teraz, gdyby ta parę nawet lat przyszło do mnie coś trudnego, jakieś uczucie odnośnie mojego męża, ja znowu muszę stanąć na tym słowie, które kiedyś powiedział do mnie Bóg. Bo on w tym temacie nie ma dla mnie nic więcej. I tak samo, gdyby na przykład przyszła opresja, uwierzyłam w to, że jestem zdrowa od raka, tak? Gdy znalazłam guza w piersi, po 5 latach stanęłam na tym samym słowie. Jestem zdrowa, uwierzyłam w krzyż. Te samo słowo, wiarę w krzyż przez całe życie, tak? Ale mogą być to jakieś mniejsze słowa do pojedynczych aspektów w naszym życiu. Musimy to trzymać naszej części, naszej wiary i stanąć na tym słowie, a wtedy będziemy widzieli owoc i działanie. Amen. Amen. Ja kocham te rzeczy, jak to wiecie. Kurczę, najgorzej, jak ciągle się słyszy te chore rzeczy, Bóg ma dla ciebie kolejne rzeczy, Bóg ma dla ciebie więcej, Bóg ma dla ciebie więcej, Bóg ma dla ciebie więcej. Rozumiecie, o co chodzi? My się rzygać na to chce. Bóg ma dla ciebie więcej. Więcej Bóg ma dla tego, kto robi to, co ma zrobić. To jest więcej. Rozumiecie? To jest więcej. Ja 6 lat ćwiczę systematycznie już. Ja mam bardzo dużo siły i bardzo dużą wyporność. Ja mam 48 lat. Ile mam lat? 48. 37. 7. Ja mam 8. 40. Ty masz, Marek, 8, ja mam 7. Ja naprawdę się najlepiej czuję z całego mojego życia. Ale dlaczego tak mam?
Dlatego, że sobie dodaje przez te lata cały czas do swojej kondycji. Dodaje sobie, dodaje, rozumiecie? Kurczę, kto ma, temu będzie dodane. Jak dostajesz słowo od Boga i ty nie robisz tego, a potem przychodzisz, mówisz, Panie, masz coś jeszcze dla mnie i to jest, i tu się też na najlepszy numer. I wracasz z kolejnym słowem, rozumiesz, jesteś do uwolnienia. Do uwolnienia jesteś. To nie Bóg ci powiedział te drugie słowo. Bo to nie jest psychopata. Rozumiesz? Zresztą dobrze, żeby to powiedziałaś. To ważne rzeczy naprawdę dzisiaj.